A w naszym wrocławskim studiu prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo pozdrawiam. Zawsze pan dotrzymuje słowa? Staram się. I dotrzyma pan... To mi się zdarzyło parę razy w życiu, że nie, ale staram się bardzo. To jak będzie tym razem? Dotrzyma pan słowa, mówiąc, nie wystartuje w wyborach jako kandydat na prezydenta Wrocławia? Nie będę startował w wyborach w 2018 roku. Zakończy się moja misja wrocławska właśnie w listopadzie 2018 roku. To pięknych 16 lat mojego życia. I nikt i nic nie namówi pana do zmiany zdania? Ja myślę, że to jest projekt, który się w bardzo ładny sposób i dla mnie, i dla Wrocławia dopełnił. Miasto jest, przepraszam, że tak bezczelnie mówię, ale miasto jest naprawdę bardzo dobrym stanie. Czas, żeby ktoś wniósł nową energię, z czego wcale nie ma wynikać, że ja tej energii do końca listopada nie będę dostarczał. Ale gdyby sondaże pokazywały, że tylko pan może wygrać z kandydatem czy kandydatką PiSu w tych wyborach, to też nie zmieni pan zdania? Sondaże by pewnie tak pokazywały, gdybym wykazał skłonność do kandydowania. Całkiem niedawno przeprowadzono diagnozę społeczną na bardzo dużej grupie wrocławian i z wielką radością odnotowałem, że szkoły wrocławskie i ja jako prezydent Wrocławia cieszymy się najwyższym zaufaniem, ale tak jak powiedziałem, to bardzo pięknych 16 lat mojego życia. Bardzo jestem wrocławianom wdzięczny za to, że mogłem pracować. W listopadzie kończę moją misję we Wrocławiu. No to patrzymy do przodu. Platforma Obywatelska zamierza postawić na Kazimierza Michała Ujazdowskiego jako kandydata w tych wyborach, a pan kręci nosem. Dlaczego? Po pierwsze, muszę przyznać, że to nie najlepszy obyczaj, żeby kandydata na prezydenta Wrocławia przedstawiać w Warszawie. Na konferencji prasowej w Warszawie Grzegorz Schetyna przedstawił Kazimierza Ujazdowskiego jako kandydata Platformy. Po drugie, zadziwiają mnie zwroty i slalom światopoglądowy uprawiany przez Platformę Obywatelską. Po trzecie, lubię i cenię Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ale nie jako kandydata na prezydenta Wrocławia. No właśnie, był taki czas, kiedy było wam bardzo nawet po drodze, no bo przecież dokładnie 10 lat temu uruchamialiście najpierw portal, a potem Ruch Obywatelski Polska 21. Właśnie między innymi z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim. Tak jest. Ja wciąż uważam, że Kazimierz Michał Ujazdowski jest osobą ważną w polityce polskiej. Dziś nawet powiedziałbym w polityce europejskiej poprzez to, że jest eurodeputowanym. Natomiast nie uważam, że jest dobrym kandydatem na prezydenta Wrocławia. To czego nie potrafi? Wrocław od wielu lat rozwija się naprawdę w bardzo dynamiczny sposób. Uważam, że zasłużyliśmy na kandydata, który zna problematykę wrocławską. A Kazimierz Michał Ujazdowski jako poseł, europoseł z Wrocławia od wielu, wielu lat nie zna problemów Wrocławia i popsuje ten rozwój? Wie pan, ja nie chciałbym wypowiadać tak radykalnych opinii, bo nie lubię mówić źle o ludziach, których lubię. Ale raz jeszcze, kandydatura wrocławska, związana z lokalnością Wrocławia i kandydatura moim zdaniem nieco bardziej otwarta światopoglądowo byłaby dla Wrocławia lepsza. Środowisko, z którym jestem związany, będzie chciało wysunąć swojego kandydata w tych wyborach. Mam nadzieję, i to jest może też taka bardzo ważna rzecz, że ponieważ do wyborów jest jeszcze sporo czasu, to będziemy prowadzili różne rozmowy i może jakoś kandydat się uwspólni. No właśnie, bo pan już rok temu mówił w Gazecie Wyborczej, że Wrocław powinien być takim miejscem, w którym opozycja parlamentarna postawi na jednego kandydata. Jeśli pan wystawi swojego człowieka, no to o jednym kandydacie przynajmniej teraz nie ma mowy. Ja nieco zmieniłem pogląd w tejże sprawie. Oczywiście byłoby pewną wartością, ale jak sądzę, i dzisiaj to podkreślam, a w niedawnych wywiadach mówiłem o tym też bardzo wyraźnie, mianowicie jeśli chodzi o samorządność, jeśli chodzi o wybory o charakterze lokalnym, to niekoniecznie one muszą być kluczem do reperowania polityki polskiej. Żeby zreperować politykę polską, oczywiście jest potrzebny pewien poziom zjednoczenia opozycji parlamentarnej, ale niekoniecznie ten klucz i ten moment, w którym to się stać musi i powinno, to są samorządowe wybory w 2018 roku. Czyli dzisiaj pan mówi, kandydat musi być jeden, ale to musi być mój kandydat. Ja dziś mówię, że byłoby dobrze, gdyby był jeden kandydat, natomiast nie jestem zainteresowany przyjmowaniem dyktatu Platformy Obywatelskiej, która właśnie w taki sposób, jak pan to przed chwilą powiedział, wyraża swoją opinię. W tym wywiadzie przed rokiem mówił pan tak: znam Grzegorza Schetynę od wielu lat i wiem, że jest politykiem, który potrafi myśleć strategicznie. To co, Grzegorz Schetyna stracił tę zdolność strategicznego myślenia?
Raz jeszcze, znam i cenię politykę uprawianą przez Grzegorza Schetynę i jego konsekwencje, natomiast w ostatnim czasie jestem w rzeczy samej zadziwiony pewnym, jak to powiedziałem przed chwilą, slalomem światopoglądowym, który raz skręca w stronę bardziej konserwatywną, raz szuka pewnego otwarcia po stronie bardziej liberalnej. Zgodziłby się pan na prawybory wśród tych kandydatów, których opozycja będzie proponowała, zgłaszała? Pana kandydat mógłby w takich prawyborach wystartować? Byliśmy zainteresowani prawyborami. Dziś, jak sądzę, przygotowania związane z wyborami poszły już nieco dalej. Sądzę, że powinniśmy w dyskusji raczej o charakterze politycznym zastanowić się, czy jest jeszcze możliwość znalezienia wspólnego kandydata. Ponieważ poszczególne opcje wysuwają kandydatury, sądzę, że już też zbliża się ten moment, kiedy związana ze mną opcją pokaże kandydata, który będzie mówił o bardzo silnej potrzebie, powiedziałbym, czegoś, co nazywamy uspolnieniem Wrocławia, czyli o podkreśleniu wagi problematyki lokalnej. I to będzie Jacek Sutryk? W sensie, nie tylko wrocławskim. Panie prezydencie, to będzie Jacek Sutryk, szef Wydziału Społecznego Magistratu we Wrocławiu? Człowiek zajmujący się sprawami społecznymi, ten, który jest najbardziej zasłuchany w kwestie rad osiedla i problematyki lokalnej rozumianej jako wrocławska, ale wrocławska też bardzo punktowo na różnych osiedlach. Najprawdopodobniej to będzie Jacek Sutryk. Powiedziałem najprawdopodobniej, ponieważ to on sam musi potwierdzić swoje aspiracje. Ja byłbym bardzo zainteresowany i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby on te aspiracje potwierdził. I dla jednych będzie on kontynuatorem pana pracy, a dla innych przedłużeniem, cytat, spetryfikowanego układu władzy, bo tak pewnie powiedzą ci, którzy są zwolennikami ograniczenia kadencji prezydentów miast w samorządach. No ja właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że podjąłem decyzję o ograniczeniu ilości kadencji, w czasie których ja jestem prezydentem Wrocławia. Jacek Sutryk miałby w sobie dwa elementy. Jest oczywiście elementem kontynuacji, ale jest też elementem silnego autorskiego otwarcia. On ma naprawdę bardzo dobre pomysły dotyczące funkcjonowania sfery społecznej we Wrocławiu. Lubi pan hasło Dutkiewicz 2020? A co oznacza to hasło Dutkiewicz 2020? Kampania prezydencka 2020 roku. Nie prowadzę żadnych rozmów. Ja się zajmuję w tej chwili bardzo silnie Wrocławiem. To inaczej, konkretnie, panie prezydencie, byłby pan lepszym prezydentem niż Andrzej Duda? Wie pan, to są... O mój Boże, no jak bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Ja nigdy nie zgłaszałem w sposób serio tego rodzaju zainteresowań i aspiracji. Jestem oczywiście krytykiem wielu spraw, które się w tej chwili w Polsce dzieją i tego dryfu, który powoduje, że Polska jest, powiedziałbym, republiką obok konstytucyjną bądź pozakonstytucyjną. I w tym sensie mam wiele pretensji do układu rządzącego, wliczając w to prezydenta Andrzeja Dudę, ale... No, mój Boże, wybory będą się odbywały w 2020 roku. Nigdy pan nie powiedział, że pana pożegnanie z magistratem we Wrocławiu będzie pożegnaniem z polityką. Więc niektórzy przymierzają pana do fotela w Sejmie, w Senacie, w Europarlamencie, a nawet w Pałacu Prezydenckim. Bardzo dziękuję za te liczne komplementy, ale naprawdę jestem zajęty Wrocławiem i to, co mam zaplanowane, to jest dopełnienie tej kadencji do listopada 2018 roku. Jest mi miło, że pan rozmawia ze mną w tym kontekście, ale bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że nie mam takich planów. Wie pan, kiedyś byłem pytany o te rzeczy i odpowiadałem takim dowcipem z Kubusia Puchatka, prawda, że nie mam takich zamiarów, ale Kubuś Puchatek miał zamiar zmienić koszulkę, a potem zmienił zamiar. Ale kiedyś miał pan zamiar być jedną kadencję w fotelu prezydenta Wrocławia i to się też zmieniło. Na tym polega rozwój osobowy, że ludzie zmieniają, rozwijają się i tak dalej. Dziś wiemy na pewno, że we Wrocławiu jeszcze wiele ciekawych rzeczy do listopada 2018, że będzie dość gorąca, jak sądzę, tutaj kampania wyborcza i że ja moją wrocławską misję w listopadzie zakończę. Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.